Witam Pani Basiu na ziemi suwalskiej, w perle naszego regionu, czyli klasztor pokamedulski. Tu zakonników nie ma. Jak się Pani tu podoba? Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi się podoba. Ja jestem po raz drugi w Wigrach. Ostatnio byłam tutaj 10 lat temu, kiedy tu był jeszcze Dom Pracy Twórczej. Teraz już Domu Pracy Twórczej nie ma, wróciło to do kościoła i udało mi się po 10 latach tutaj dojechać na rowerze. Zajęło mi to 10 lat, ta trasa na rowerze, ale dojechałam. I porozmawiałam z księdzem Jackiem, który tutaj jest chyba prezesem całej tej fundacji. I ksiądz Jacek bardzo się ucieszył, że chce dać koncert również w Wigrach. Więc dzisiaj o godzinie 12:30, zaraz po mszy, zagrałam koncert w galerii pod apartamentami papieskimi. I było bardzo ładnie i miło. Jestem wzruszona, że jestem tutaj ponownie, ale już jutro muszę wyjechać i być w Augustowie, bo pojutrze gram koncert w Augustowie. Więc niestety nie mogę spędzić zbyt dużo czasu w Wigrach. Bo Pani jest w trasie. Pani jedzie trasą szlaku rowerowego Green Velo i... Niech dzwoni. Szlaku Green Velo i Pani pokonuje go ile kilometrów dziennie, jakie jest przesłanie tej, po co Pani jedzie, jaki jest cel tego? Trasa nazywa się Green Pianist na Green Velo i ja już taką trasę zrobiłam w zeszłym roku. Jechałam ze Świnoujścia do Kopenhagi i grałam koncerty po drodze w Niemczech i w Danii właśnie. Bo Pani jest pianistką. Jestem pianistką, tak, i dlatego to jest Green Pianist i tym razem na Green Velo, ponieważ odkryłam ten szlak Green Velo po wschodzie Polski, a ponieważ nie znam zupełnie z wschodu Polski, więc postanowiłam to zwiedzić na rowerze. Więc jeżdżę na rowerze, gram po drodze koncerty. Zagrałam pierwszy koncert inaugurujący całą trasę w Lidzbarku Warmińskim. Wczoraj zagrałam drugi koncert w Suwałkach w saloniku muzycznym na ulicy Chłodnej 12. I dzisiaj zagrałam trzeci koncert w Wigrach. 8 gram w Augustowie, 12 w Białymstoku. I tam są dalsze koncerty aż do 2 września, czyli ostatniego koncertu w Lublinie. Przemieszczam się na rowerze, ponieważ lubię jeździć na rowerze bardzo. I bardzo chciałam połączyć pasję grania na fortepianie z pasją jazdy na rowerze. I to jest idealne połączenie właśnie w takiej rowerowej trasie koncertowej. Czyli praca zawodowa i Pani główna pasja rower. A skąd się narodziło, kiedy się narodziło myśl o rowerach? I myślę, że to było jakieś 6 lat temu, bo dokładnie 6 lat temu się przeniosłam do Belgii, do Antwerpii. I wcześniej oczywiście też jeździłam na rowerze, ale nigdy codziennie. A odkąd mieszkam w Belgii, jeszcze codziennie i praktycznie oduczyłam się chodzić zupełnie. Więc tylko jeżdżę na rowerze, to wykorzystuję inne mięśnie wtedy. Już tych mięśni do chodzenia chyba nie posiadam zupełnie. W każdym razie od tego momentu jeżdżę cały czas na rowerze. I to była taka potrzeba codzienności tam w Belgii, bo to jest rzeczywiście najszybszy środek transportu. I też jeżdżąc coraz częściej, coraz dłużej, na coraz dalsze wyprawy, też zrozumiałam, że to mi daje największą niezależność, taka jazda na rowerze. Bo ja lubię bardzo długo spać i nie muszę w tym momencie się budzić na żaden pociąg ani samolot. Mogę sobie wstać o której godzinie chcę, wyjechać o której chcę. I dotrzeć tam, gdzie chcę. Proszę łaskawie nam powiedzieć, co Pani gra, jakie utwory, jakich kompozytorów, jakie są lubiane przez Panią główne kompozycje?
Gram głównie muzykę współczesną i to już od momentu, kiedy skończyłam studia w Poznaniu. Od tego momentu w zasadzie się zaczęłam specjalizować w muzyce współczesnej. I to jest kompozytorzy współcześni, zwłaszcza minimaliści, zwłaszcza amerykańscy. To jest jak John Adams, Steve Reich. To są kompozytorzy, których ja naprawdę bardzo lubię grać. Ogólnie ja mam taką specyficzną potrzebę, jeśli w muzyce współczesnej, to nie mogą być zbyt rzeczy zbyt abstrakcyjne, chociaż zdarzają się i takie, jakie gram, ale muszą być to też takie rzeczy, które w jakiś sposób zainteresują publiczność. Nawet jeżeli są trochę trudne w odbiorze, ale mają jakiś ciekawy element, jakiś ciekawy efekt i nie są zbyt długie, wiem, że są w stanie publiczność zainteresować. A jeśli chodzi o tę trasę, Green Penis na Green Velo, to wykonuję tutaj tylko i wyłącznie utwory Szymona Brzuski. Szymon Brzuska to jest kompozytor, który również mieszka w Belgii. Jest to mój serdeczny przyjaciel od 21 lat i mój ulubiony kompozytor, z którym mam wyjątkowe porozumienie muzyczne. I tym razem gram, ponieważ Szymon komponuje rzeczy autonomiczne, ale również muzykę do teatru. I tym razem gram tylko tę muzykę teatralną, ponieważ od 10 lat pracujemy z Szymonem, współpracujemy z teatrami tańca współczesnego na całym świecie. I udało nam się po tych 10 latach zebrać około 50 minut utworów właśnie z muzyką teatralną z tych wszystkich spektakli. I nagraliśmy taką płytę w studio Leszka Możdżera parę miesięcy temu. Teraz pracujemy nad tą płytą, żeby jak najszybciej się ukazała w sprzedaży. Mamy nadzieję, że pod koniec roku to się stanie. I to jest taka jakby przedpromocja tej płyty, która powstaje. Właśnie na tych wszystkich koncertach po drodze, które gram teraz na trasie, na tej rowerowej trasie koncertowej. To jest właśnie promocja tej przyszłej płyty. Proszę łaskawie powiedzieć coś jeszcze o sobie. Skąd pani pochodzi? Jaką uczelnię pani skończyła? Pochodzę z Chojnic. To jest mała miejscowość na północy, na Pomorzu. To nie są Kaszuby, to nie są Bory Tucholskie, to jest dokładnie pomiędzy Borami Tucholskimi i Kaszubami. Więc stamtąd pochodzę, ale w wieku 15 lat wyjechałam z Chojnic, ponieważ tam była tylko szkoła muzyczna pierwszego stopnia, więc żeby kontynuować edukację, musiałam wyjechać do miasta, gdzie jest również edukacja drugiego stopnia muzyczna. I wyjechałam do Poznania. Więc od 15 roku życia byłam w Poznaniu, tam również skończyłam studia w klasie profesora Grzegorza Kurzyńskiego. I później po studiach w Poznaniu wyjechałam na 2-letnie studia do Niemiec, do Kolonii i do Lubeki. I to było stypendium rządu niemieckiego, DAAD. Więc studiowałam w Niemczech 2 lata, później wróciłam do Poznania, pracowałam przez rok w Akademii Muzycznej i w Szkole Muzycznej na ulicy Solnej. Później wygrałam konkurs w 2009, konkurs Międzynarodowej Muzyki Współczesnej w Krakowie, który umożliwił mi wyjazd za granicę, ponieważ wygrałam bardzo dużo pieniędzy. Więc wyjechałam i z tą dużą ilością pieniędzy przeprowadziłam się do Hiszpanii, do Sewilli. Przez rok życia w Sewilli cała ta nagroda się rozpłynęła, ale warto było. I po Sewilli była od razu Antwerpia, więc przeprowadziłam się do Antwerpii, ponieważ wiedziałam, że w Sewilli, jeśli pozostanę dłużej, to już na pewno nie będę pianistką, bo tam są wspaniałe warunki, żeby stracić jakiekolwiek ambicje zawodowe. I ja już tak powoli te ambicje zawodowe traciłam i wiedziałam, że muszę trafić w miejsce, gdzie będzie bardzo brzydka pogoda i gdzie będę siedzieć w domu i ćwiczyć na fortepianie. I na szczęście właśnie ten mój instynkt samozachowawczy zadziałał. Wyjechałam do Antwerpii, tam cały czas pada i jest szaro i od tego momentu rzeczywiście rozwinęła się ta moja kariera muzyczna. No bo właśnie wczorajszy koncert to były takie nostalgiczne utwory, takie pana Brzuski. Takie typowe w klimacie wschodnioeuropejskim. Tak, i tak właśnie na tym polega twórczość Szymona Brzuski i na tym też polega ten czar jego muzyki, który tak bardzo działa na publiczność, zwłaszcza zachodnią, ponieważ to jest rodzaj muzyki, który bardzo rzeczywiście jest zakorzeniony w tej wschodnioeuropejskiej melancholii, takiej nostalgii. I sam Szymon Brzuska lubi siebie określać jako holy minimalista, ponieważ jest właśnie ten kierunek minimalizmu repetytywnego, który pochodzi z Ameryki, ale są również kompozytorzy minimaliści ze wschodniej Europy i oni są nazywani właśnie
ten gatunek jest nazywany holy minimalizm. I między innymi Górecki również należy do holy minimalistów. I również Peteris Vasks, Arvo Pärt. I Szymon Brzuska jest również jak najbardziej przedstawicielem tego gatunku. Czyli są to drobne utwory, minimalne, czasami właśnie z powtarzalnymi motywami, ale to wszystko opiera się na dużej emocjonalności. Myślę, że to faktycznie można było usłyszeć na tym koncercie wczoraj w Suwałkach i również dzisiaj w Wigrach. Życzymy Pani połamania szprych. Dzięki. I jak najwięcej pękniętych strun w fortepianie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że te szprychy pękać nie będą, bo ja się na rowerze zupełnie nie znam. Więc jeżeli cokolwiek mi się wydarzy po drodze, to będę po Pana dzwonić. Szerokiej drogi życzymy. Bardzo dziękuję. I dobrej pogody.